Dzień dobry panie i panowie, z tej strony Jacek Sopotnicki, aka Jack Sputnik i dzisiaj będziemy rozmawiali o nagrywaniu dźwięku. A konkretnie porównamy trzy rodzaje mikrofonów, które są bardzo popularne wśród youtuberów, vlogerów, influencerów i innych erów, czyli taki mikrofon lapelowy, bezprzewodowy system firmy Saramonic oraz mikrofon typu Micro Shotgun Boya BY-MM1. Dlatego tak mówię ogólnie, takimi nazwami rzucam, bo to jest jeden z mikrofonów, który występuje w takiej wielkości, podobnie jak i system bezprzewodowy lapelowy, podobnie jak i nasz trzeci bohater, czyli nowy mikrofon firmy Komika, czyli CVM-VM20. To są trzy typy mikrofonów, to jest normalny shotgun, który jest ładowany, taki dłuższy i kierunkowy, z regulacją głośności tutaj z tyłu, czyli krótko rzecz ujmując, to są trzy typy mikrofonów najczęściej wykorzystywane przez vlogerów i youtuberów i porównamy, który z nich, jeżeli chodzi o takie budżetowe rozwiązanie, jest najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem i który z nich może być takim jednym, jedynym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o dźwięk w waszej torbie. Ale to po intro. Wydawać by się mogło na pierwszy oka, że taki mikrofon typu Micro Shotgun, taki jak na przykład ta Boya, jest najwygodniejszym rozwiązaniem, bo jest mały, od razu przychodzi z takim włochaczem, który pomaga, jeżeli chodzi o wiatr i nie potrzebuje absolutnie żadnego zasilania. Zobaczymy, jak sprawdza się, jeżeli chodzi o jakość. Rozwiązanie typu Komika wymaga zasilania, natomiast Komika, tutaj trzeba powiedzieć, świetnie podeszło do tematu, bo mamy taką indykację poziomu naładowania. I teraz ten poziom naładowania tak jest mniej więcej na 1/4 w tym momencie, a to jest bardzo dobry wynik, bo ten mikrofon był włączony przez chyba 4 dni cięgiem. Także ja testowałem tą wytrzymałość tej baterii i mamy jeszcze 1/4 baterii do nagrywania. Czyli tak naprawdę kwestia baterii nie jest wielkim problemem. No i mamy jeszcze kwestię właśnie bezprzewodowych mikrofonów, czyli tutaj trzeba naładować i nadajnik, i odbiornik. W przypadku Saramonica często to są na przykład po prostu zwykłe paluszki, które sobie ładujemy. Dobra, koniec gadania, przechodzimy do porównania. Zobaczmy dźwięk z tych mikrofonów. To jest dźwięk z mikrofonu Boya. Przed chwileczką słyszeliście oczywiście bezprzewodowego Saramonica, z którego poszło całe intro, więc już nie będę jakby porównywał tego dźwięku. Tylko teraz posłuchajcie, jak brzmi mikrofon Boya. Od razu powiem, że moje studio nie jest jakoś tam szczególnie wyciszone. Trochę tam wyciszenia, wytłumienia mam, ale generalnie to jest po prostu zwykłe pomieszczenie, w którym stoi kamera. I teraz mikrofon jest typowo na aparacie. Zaraz porównamy, jak będzie brzmiał na boomie. Ok, a tak brzmi mikrofon Boya, umieszczony na takim wysięgniku, na tak zwanym boomie. Blisko kadru praktycznie, o, tutaj się mniej więcej kończy mikrofon. Także tak brzmi mikrofon typu krótki shotgun, taki mini, bez żadnego ładowania, bez żadnych baterii, po prostu podłączony kablem. I tak właśnie sobie on brzmi w moim studio. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o Boye, a teraz przechodzimy do testu mikrofonu Komika, czyli takiego pełnego kierunkowego mikrofonu typu shotgun. To teraz mamy podpięty mikrofon typu shotgun Komika. Jest podpięty na aparat, czyli tak prościutko przede mnie nagrywa. No i taka jest jakość dźwięku w niewytłumionym studio. I teraz właściwie możemy przejść do kolejnego testu, bo chyba już wystarczająco usłyszeliście. Czyli zawiesimy ten mikrofon na boomie i zobaczymy, jak sprawdza się w takim scenariuszu. A potem wyjdziemy na zewnątrz i zobaczymy, jak się sprawdzają te trzy rozwiązania w takiej sytuacji na zewnątrz, bardziej vlogerskiej, ok? To teraz przekładamy go na boom. Dźwięk, który teraz słyszycie, to jest dźwięk właśnie z mikrofonu Komika, czyli z takiego normalnego shotguna. Głośność ustawiona na 5, czyli na połowę skali. No i tak brzmi to, kiedy jest ustawione na boomie, czyli tak jest, kiedy jest bardzo blisko kadru. Możecie tutaj nawet usłyszeć, o, takie pyknięcia. To jest mikrofon kierunkowy, czyli krótko rzecz ujmując, on no najlepiej, jeżeli chodzi o swoją charakterystykę, będzie pracował właśnie w takim ustawieniu typu boom, czyli takim klasycznym ustawieniu do wywiadów. No i tak on właśnie w tym momencie sobie brzmi. Mam nadzieję, że macie już swoje zdanie, które brzmienie podoba Wam się najbardziej, a teraz zapraszam Was na zewnątrz i zobaczmy, jak te mikrofony sprawdzają się na wietrze, kiedy takie warunki są bardziej niekontrolowane, przy vlogowaniu i zaraz potem wyciągniemy wnioski. Czyli teraz nagrywamy na mikrofonie firmy Komika, czyli na takim dłuższym shotgunie i no cóż, nie wiem jakie są rezultaty, zobaczymy w studio, ale teraz możecie sami usłyszeć, jak sobie radzi z wiatrem i w ogóle jak ściąga dźwięk i jaka jakość tego dźwięku
Jest. Zanim przejdziemy do shotguna firmy Boya, jednak jeszcze postanowiłem przetestować, ponieważ mamy wietrzny dzień, jak powiedziałem, postanowiłem przetestować funkcję windcut, czyli wycinania wiatru i zakłóceń. Teraz jesteśmy na wartości 75 i za chwileczkę usłyszymy wartość 150. Tylko przełączę na mikrofonie. Ok, to jest windcut ustawiony na 150, mam nadzieję, że słychać. Sami zobaczymy rezultaty w studio, no ale tak to brzmi bez i z windcutem ustawionym na 75 oraz 150. Teraz to, co słyszycie, to jest dźwięk nagrany na mikrofonie firmy Boya, na tym mikroshotgunie, czyli krótkim, małym mikrofonie, który nie wymaga żadnego zasilania. Na nim jest tak zwany ten martwy kot, czyli ten filtr przeciw wiatrowi. No i to jest to wszystko, co możemy zrobić z tym mikrofonem, czyli to jest ta jakość, którą dostajemy. Ostatni test to test mikrofonu bezprzewodowego do lapelowego firmy Saramonic. No i teraz możecie sami usłyszeć, jak sprawdza się ten mikrofon w takiej akcji, czyli jesteśmy na zewnątrz, wiatr wieje, samochody jeżdżą, niekontrolowane środowisko, niekontrolowana sytuacja. I teraz możemy sobie porównać jakość audio. Ja oczywiście to dopiero usłyszę, jak wrócimy do studia, także to już jest ostatni test, jeżeli chodzi o testy na zewnątrz, więc zapraszam Was do studia. Jeżeli chodzi o moje osobiste preferencje, czyli to, co lubię mieć w torbie i co osobiście jest moją taką sytuacją preferowaną, to jest posiadanie dwóch mikrofonów, dwóch systemów. Jednego to jest takiego bezprzewodowego, który daje taką ogromną swobodę, że można sobie swobodnie chodzić, gdzie się chce. I drugiego to takiego typowego, prawdziwego shotguna, typu właśnie jak komika. Natomiast jeżeli miałbym polecić komuś takie rozwiązanie, tylko i wyłącznie jeden mikrofon w torbie, żadnego więcej sprzętu, takie minimalistyczne rozwiązanie do filmowania, zdecydowanie mój wybór padłby na ten monitor, na ten mikrofon, czyli na komikę. Jest kilka powodów. Po pierwsze, dwa systemy wycinania szumów, czyli ten o wartości 75 i 150. Tutaj teraz możecie zobaczyć, sobie można bardzo łatwo je przełączać. Zresztą taki test na zewnątrz został wykonany, więc mogliście usłyszeć, że to się sprawdza. Druga rzecz to taka podobna jak w mikrofonach Dietti, chyba one się tak nazywają, tak się to wymawia chyba, regulacja głośności. To jest fantastyczne, że mamy tą regulację głośności tutaj z tyłu i w każdej chwili możemy sobie podciągnąć, zmniejszyć głośność według dowoli. Trzecia rzecz, którą uwielbiam, właściwie chyba pierwsza rzecz, taka, która jest dla mnie najważniejsza, to jest to, że mamy taki tutaj wskaźnik poziomu naładowania baterii. To jest taki mały jakiś OLED-owy ekranik. Niby to nie jest wielka rzecz, mogłoby się nawet wydawać taki gadżet, ale naprawdę to w przypadku, jeżeli nagrywa się filmy samemu, czyli jesteśmy takim klasycznym youtuberem, nie mamy, nie wiem, jakichś asystentów, nikt z nami nie pracuje, nikt z nami nie realizuje dźwięku, zaczęło bardzo poważnie padać i chyba to słychać, a to nie ma znaczenia. No to wtedy taki wskaźnik głośności jest po prostu bardzo ważny. Fajna rzecz to to, że mikrofon ten ładuje się przez USB-C, no oczywiście ma wejście jack i co mi się podoba i co od pierwszego momentu mnie tak ujęło przy tym mikrofonie, to to, że nawet dostajemy do niego takie opakowanie, typu taki hardcase'ik. Dostajemy pełen komplet kabli, czyli kabel jack, dostajemy kabel do ładowania, kabel USB-C i dostajemy takiego jeszcze włochacza, którego używałem na zewnątrz przy teście vlogowania. Czyli dostajemy takie kompletne rozwiązanie, jeżeli chodzi zarówno o studio youtuberskie, jak i takie typowo w terenie rozwiązanie vlogerskie, czy też bardzo fajne rozwiązanie do wywiadów. Z takim tylko ważną uwagą, już taką bardziej techniczną, nie na zasadzie wyboru mikrofonu, który jest taki najbardziej fajny i uniwersalny i zaoszczędzi Wam pieniądze. Mikrofon typu shotgun zawsze jednak warto umieścić na jakimś boomie, na jakimś wysięgniku, choćby nawet, nie wiem, jakieś najtańsze rozwiązanie ze sklepu muzycznego, mikrofon taki statyw mikrofonowy, żeby mikrofon był stosunkowo blisko, czyli tak zaraz nad klatką naszego filmu, był w miarę blisko twarzy, w miarę blisko ust, bo wtedy on pokazuje swoją najlepszą charakterystykę. W przypadku vlogowania, kiedy on jest bardzo blisko, tak czy owak, i vlogujemy na szerokokątnym obiektywie, to nie ma takiego znaczenia i wtedy on naprawdę świetnie się sprawdza. Mało chwyta tych bocznych szumów, tych takich rozproszeń dźwiękowych, a w studio bardzo fajna i podoba mi się bardzo jakość właśnie z tego mikrofonu jako mikrofonu z boomu. Czyli krótko rzecz ujmując, jest to jeden mikrofon, którym można zrobić wszystko i mogę go szczerze i bardzo gorąco polecić. I co jeszcze jest fajne, ma bardzo fajny ten tak zwany shock mount, to takie wytłumienie, ten amortyzator, który powoduje, że jak się z nim chodzi,
to nie słychać po prostu ruchów całego zestawu. Kochani, mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek, że był dla Was pomocny, że teraz dzięki temu będziecie wiedzieli, jaki mikrofon najlepiej wybrać, jeżeli chcecie robić swój własny kanał YouTube, albo jeżeli chcecie robić cokolwiek innego, realizować pracę dla klientów. Nie zapomnijcie wspomnieć w komentarzach poniżej, co jeszcze można wziąć pod uwagę, jeżeli chodzi o nagrywanie dźwięku. Bardzo też oczywiście docenimy łapki w górę i subskrypcje, które bardzo pomagają nam tworzyć dalszy content, taki jak ten dzisiejszy.